Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Czasami ulegamy gigantomanii. Sądzimy, że trzeba tak wiele uczynić, zdziałać, że trzeba się wiele napracować i natrudzić, aby Bóg był zadowolony z naszego wysiłku. Czytając dzisiejszą dobrą nowinę, mam nieodparte wrażenie, że potrzeba niewiele. Takie małe nic, jak ziarnko gorczycy, może przynieść ogromne rezultaty. Czasem wystarczy jedno słowo, aby nawrócić i doprowadzić do zbawienia człowieka, który błądził na bezdrożach niewiary. Czasem wystarczy uśmiech, jakiś drobny gest, aby uchylić ludziom nieba. Naprawdę nie trzeba wiele, aby Królestwo Boże zapuściło korzenie w ludzkich sercach. Jestem przekonany, że małymi środkami można zdziałać znacznie więcej niż gigantycznym nakładem. Pokazuje to dobitnie historia Kościoła. Franciszek z Asyżu, który bez grosza przy duszy, bez święceń kapłańskich i jakichkolwiek godności kościelnych, odegrał większą rolę w Kościele niż niejeden papież. Matka Teresa z Kalkuty, która ubogimi środkami stworzyła największą organizację charytatywną na świecie. Czy matka Angelika, która w garażu rozpoczęła nadawanie programu telewizyjnego, który dziś jest obecny w ponad 150 krajach i dociera do ponad 220 milionów widzów. Bóg uwielbia posługiwać się takimi małymi ziarnkami gorczycy. Chcę, abyśmy zrozumieli, że to z Niego jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Ufnie wpatrujmy się w działanie boskiego ogrodnika i pozwólmy Mu działać w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Nie spektakularnie, ale rozpoczynając od małych, ledwo widocznych ziarenek.